Urodzony około roku 920 pochodził Wolfgang z rodziny szlacheckiej. Początkowe wychowanie popierał u benedyktynów w klasztorze Reichenau pod Konstancją. Tu zawarł ścisłą przyjaźń z młodym szlachcicem Henrykiem, bratem biskupa würzburskiego. Tenże założył w swej stolicy szkołę wyższą, której nauczycielem był słynny uczony Stefan z Włoch. Obaj młodzi przyjaciele zwiedzali kwitnący zakład w Würzburgu, powitani radośnie przez Stefana. Wolfgang czynił takie postępy w naukach, że po kilku latach przyćmił sławę nauczyciela, a przy tym tak dalece obraził jego dumę, że ten mu zakazał chodzić do jego szkoły. Pobożny młodzian tym głębiej zatopił się w Bogu i czytaniu Pisma Świętego, jako też oswoił się z myślą odosobnienia od świata i poświęcenia się służbie Bożej w zaciszu klasztornym. Henryk, powołany tymczasem do zajęcia arcybiskupiej stolicy w Trewirze, prosił go, aby przybył do tego miasta i zdolności swe oddał na posługi kościoła i zajął wyższe godności kościelne. Wolfgang okazał się wiernym przyjacielem. Odrzuciwszy ofiarowane godności, przyjął tylko kierownictwo szkoły katedralnej. Uczył liczną młodzież sztuk wyzwolonych bez pobierania płacy i wzbogacał ją skarbami swej wiedzy i pobożności. Przywiązanie jego do młodzieży, której duszę i serce kształcił i którą zachowując ściśle post wspierał ze swych oszczędności, zjednało mu takie poważanie, że nie mógł się wymówić od przyjęcia urzędu dziekana. Gorliwością i roztropnością swoją tyle dokazał, że duchowieństwo zamiłowało wspólne pożycie, a nadto zdołał między nim zaprowadzić karność, ład i ducha kapłańskiego, jako też zamiłowanie do nauki modlitwy. Po przedwczesnej śmierci arcybiskupa Henryka w roku 964 starał się arcybiskup koloński Brunon pozyskać go dla swej diecezji. Wolfgang wrócił w strony rodzinne, pożegnał drogich rodziców i udał się do Einsiedeln, przywdziać habit świętego Benedykta. Rodzice prosili go ze łzami, aby swego szlachectwa i nauki nie zakopywał w mroku gęstego lasu, lecz przywrócił dawną świetność gasnącemu ich rodowi. Wolfgang jednak z płaczem i wzruszeniem przypomniał im słowa Jezusowe: kto więcej miłuje ojca i matkę, aniżeli mnie, nie jest mnie godzien. Ucałowawszy ich ręce, pożegnał ich i udał się do Einsiedeln, gdzie go z radością przyjęto. Po nowicjacie złożył śluby zakonne w ręce opata Grzegorza, mającego sławę świątobliwości, był kilka lat nauczycielem przy szkole klasztornej. Sława jego wielkiej nauki zwabiła wielu młodzieńców, pragnących obeznać się pod jego kierunkiem z teologią i prawem kościelnym. A znany w całej Europie biskup augsburski Ulryk, który często odprawiał pielgrzymki do cudownego obrazu świętej dziewicy w Einsiedeln i poznał wielkie zalety Wolfganga, udzielił mu święceń kapłańskich. Obrany wkrótce przeorem, zachęcał zakonników więcej siłą przykładu, aniżeli napomnieniami, do starania się o doskonałość klasztorną. W roku 971 starał się biskup pasawski Pilgrym o misjonarzy dla Węgier i prosił przełożonych klasztoru o pomoc. Wolfgang okazał gotowość podjęcia się misji, a opat udzielił mu na nią błogosławieństwa. Poszedł tedy Wolfgang wraz z Pilgrymem do Węgier. Tam nawrócili 5000 ludzi do chrześcijaństwa, ale potem napotkali na tak wielkie przeszkody, że musieli wrócić do Passawy. Cesarz Otto III pospieszył osadzić Wolfganga na osierconej stolicy biskupiej w Ratyzbonie i otrzymał na to pozwolenie opata w klasztoru w Einsiedeln. Podając się w pokorze wyrokom boskim, rozpoczął Wolfgang błogosławione swe rządy od dowodów największej bezinteresowności i całkowitego poświęcenia się na dobro swych diecezjan. Biskupstwo ratyzbońskie obejmowało podówczas Dolinę Dunaju i nieomal całe Czechy. Było więc za wielkie siły na jednego biskupa i pomyśleć było trzeba o założeniu drugiego biskupstwa w Pradze. Wolfgang chętnie zrzekł się Czech i wszelkiego wynagrodzenia zależące tam dobra i przysługujące mu dotychczas stamtąd dziesięciny. Prócz tego poprzednicy jego od przeszło 100 lat zarządzali jako opaci bogatym klasztorem Sankt Emeran w Ratyzbonie. Z dochodów dóbr klasztornych opędzali potrzeby domowe i zaniedbywali zupełnie karność zakonną. Wolfgang dał zakonnikom zdatnego, jako też niezależnego opata i zaprowadził w klasztorze wzorowy ład i porządek. Wykorzenienie nadużyć w dwóch żeńskich klasztorach ratyzbońskich, Ober i Niederminster, nie powiodło mu się. Założył więc nowy klasztor zakonnic przy świętym Pawle, gdzie zakwitła pobożność i cnoty zakonne. Skutkiem tego było, że mniszki dwóch wspomnianych klasztorów, nie chcąc narazić się na wstyd, przyjęły dobrowolnie porządek zaprowadzony u świętego Pawła. Niemniej starał się o dobrych kapłanów i rozkwit szkół. Wizytował wszystkie parafie diecezji, wywiadywał się pod względem religijnym o stanie duchowieństwa i wiernych i głosił same Ewangelię z dziwną prostotą i namaszczeniem. Oszczędność w wydatkach domowych i widoczna łaska Boża pozwalała mu być szczodrobliwym ojcem dla biednych i chorych. Nie dziw przeto, że wszystkie stany i wszystkie warstwy społeczeństwa, niskie i wysokie, okazywały mu najwyższą cześć i szacunek.
W roku 982 pokazał się w całym blasku cnót biskupich, gdy ambitny książę bawarski Henryk II rozpoczął wojnę z cesarzem Ottonem o koronę niemiecką. Jako książę ratyzboński stanął po stronie cesarza, jako ojciec duchowny chciał uchronić poddanych od klęsk wojennych. Ukrył się przeto wraz z laikiem w pieczarze skalnej Falkenstein pod Salzburgiem i żył tam jak dawni pustelnicy czarnym chlebem i suchymi korzonkami. Pewnego dnia zniknął laik, a sędziwy biskup musiał się zbliżyć do ludzi. Nie wiedząc, gdzie ma osiąść w zamieszkałej dolinie, pomodlił się z ufnością do Boga, odrzucił z całą siłą topór, który dzierżył w ręku, w stronę jeziora Obersee i postanowił tam, gdzie go odnajdzie, wystawić chatkę. Odnalazł go zaś opodal brzegu i wystawił w tym miejscu kapliczkę i pustelnię. Tu przeżył lat 5 na modlitwie i pełnieniu dobrych uczynków, póki go nie poznał myśliwy i nie doniósł o nim kapitule ratyzbońskiej, która go niezwłocznie sprowadziła, witając ze łzami radości. Odtąd począł znowu paść swą trzodę i wielce się zasłużył około Bawarii, podjąwszy się wychowania czworga dziatek księcia bawarskiego. W roku 994 znagliły go interesy do podróży do Pechlarn w Dolnej Austrii. W drodze pomiędzy Passawą a Lincem, zapadłszy na gorączkę, musiał się dla słabości zatrzymać i przyjąć w kościele ostatnie sakramenta święte. Zamknął powieki dnia 31 października 994 roku, a papież Leon IX potwierdził w roku 1052 cześć, jaką mu oddawano jako świętemu zaraz po zgonie.